Hej kochani, dziś będzie bardzo fajny test, duże wyzwanie, bo jest strasznie gorąco, upiłam sobie włosy i po prostu mam nadzieję, że make-up mi dziś wytrzyma przez ten cały film, bo będziemy testować nowe pomadki Vice z Urban Decay. Stwierdziłam, że zrobię dla Was taki test, bo byłam wczoraj na evencie i właśnie dostałam 10 odcieni pomadek, łącznie do sprzedaży wchodzi 100 kolorów, tego co pamiętam, mam nadzieję, że się nie mylę. I wszystkie są dostępne na stronie Urban Decay. Do Sephory wchodzi, czy już weszło, około 60 kolorów, więc nie wszystkie. W kolekcji są zarówno kolory naturalne, jak i kolory typu czarny, fioletowy, jest sporo właśnie fioletów, sporo nietypowych kolorów, których nie widzieliście u innych marek i są różne wykończenia. Z tego co pamiętam, co nam wczoraj mówiono, to jest około 6 wykończeń, więc od takich bardzo błyszczących, od przejrzystych, przez matowe, przez bardzo matowe, przez brokatowe, także jest ich naprawdę dużo. No i mam tutaj 10 kolorów i będziemy dziś sprawdzać. Paczkę, którą dostała Shush, wydaje mi się, że tam były bardziej czerwone, u mnie są takie właśnie nietypowe, bardziej kolory, bo jakieś fiolety też tu widzę. Oprócz eventu nie testowałam ich na ustach, tam nałożono mi odcień, wydaje mi się, że to był Bittersweet, naprawdę piękny kolor fioletowy i naprawdę dobrze się w nim czułam, więc to dziwne, bo w fioletach mało kiedy dobrze się czuję. Także dziś będziemy testować. Pomadki będą kosztować 86 zł, więc sporo, ale Urban Decay to argumentuje tak, że ma być to taki nasz najtańszy dostępny nałóg. Czyli że tańsze niż wszelkie inne nałogi, które nas otaczają. Możecie sobie kupić jedną pomadkę i nakładać ją jako taki nałóg. To takie ich przesłanie. Także nie jest to mało, jest cena jest porównywalna tak naprawdę do pomadki MAC. I zobaczymy sobie teraz, jak to wygląda. Pierwszy kolor to jest Mosh Pit i jest to wykończenie kremowe, cream. Pomadki wyglądają tak, są prześliczne. Design jest naprawdę nieziemski. I pierwszy kolor wygląda tak. Ja wolę wykończenie matowe, tak jak wiecie, no ale zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Kolory są tak mocno napigmentowane, że już za pierwszym pociągnięciem mamy bardzo dużo koloru, więc nie musimy go dużo dokładać. Ja sobie tylko wyrównam. I wybaczcie, ale ta aplikacja nie będzie bardzo precyzyjna, bo muszę Wam tu pokazać aż 10 kolorów. Dlatego po prostu skupiamy się na kolorach, a nie na tym, czy ładnie wyrysowałam. To jest pierwszy kolor Mosh Pit. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Myślę, że mi pasuje. Jeszcze dziś mam taki... taki strój lekko fioletowy, mam takie kimono, upięte włosy. Czuję się w tym naprawdę dobrze, myślę, że ten kolor mi pasuje. Producent obiecuje, że nie dość, że pomadki są mocno napigmentowane, to że są bardzo trwałe. Tego Wam jeszcze nie obiecam, bo jeszcze ich długo nie nosiłam, ale na pewno Wam za jakiś czas powiem więcej. Kolejny kolor to jest Cruel i to jest wykończenie metaliczne. Wydaje się bardzo ciekawe. O wow! O kurczę, powiem Wam, że to jest taki kolor, którego szukałam przez lata. Kiedyś na reklamie Maybelline widziałam, ale później się dowiedziałam, że to jest podrasowany kolor na reklamie. Właśnie czerwień z drobinami. On naprawdę wygląda jak metal, taki jak czerwony metal. Piękny kolor. Nie wiem, jak Wam się podoba. Jest troszkę oldschoolowy, jeżeli chodzi właśnie o typ wykończenia, ale mi się naprawdę podoba. Jest bardzo ciekawy. Z tych testów najdłużej trwa ścieranie wszystkiego, a nie malowanie. Następny kolor to jest Alfa. I to jest wykończenie mega mat, jeszcze bardziej matowe niż zwykłe, czyli takie bardziej tępe. Ale nadal tak dosyć łatwo się rozprowadza, bo szminka jest kremowa. Wow, też mi się podoba. Akurat wiecie co, dziewczyny trafiły z dobieraniem mi tych pomadek. Póki co trzy pierwsze, nie zapyszajmy, bo może kolejne okażą się jakieś zupełnie nie moje. Pierwsze trzy. Są spoko. A wiecie, że tam w ogóle te paczki były tak pakowane randomowo. Każdy dostawał inne pomadki i po prostu, wiecie, wylosowały mi taką, a nie inną paczkę z pomadkami. Fajne jest to Alfa, podoba mi się. No i matowy zawsze wygląda bardzo elegancko. Następny kolor. Amulet i też wykończenie metaliczne. I tu może być już wtopa, bo jak widzę, on jest troszeczkę brązowy ten kolor. A takie nie zawsze są twarzowe. Mhm, brąz. No nie, i mamy pierwszy kolor, który mi nie pasuje. Do tego makijażu nie jest źle, ale bardzo mi przypomina te pomadki melted, czekoladowe, metaliczne, które dla Was testowałam. Nie jest to mój kolor, ale rozumiem, że może się podobać. Tym bardziej teraz, kiedy właśnie modne są takie brązowe usta. No nie do końca dla mnie. Kolejny kolor to jest Shame, wykończenie kremowe. Jestem bardzo ciekawa, które kolory zostaną wybrane do Sephory jako te 60 dostępnych. Na pewno będzie ich dużo. Ciekawa jestem, czy w sprzedaży stacjonarnej będą te kolory takie właśnie typu czarne i fioletowe. Tak wygląda Shame. O wow, a na ustach wydaje się bardziej wiśniowy niż brązowy.
No to jest kolor, do którego zdecydowanie potrzebowałabym konturówki, także wybaczcie, że jest nierówno nałożony. Wygląda jak takie czerwone, mocne czerwone, wytrawne wino. Ładny kolor. Ja się dobrze w takich kolorach czuję. Mój mąż nie lubi, kiedy mam takie kolory na ustach. Faceci ogólnie chyba nie przypadają, kiedy dziewczyny mają takie mocno brązowe czy bordowe usta. A ja to zawsze lubiłam, właśnie tak jak wam opowiadałam kiedyś, że w liceum zawsze chciałam mieć takie usta. Była wtedy taka moda, także z tym mi się to kojarzy. Wygląda to naprawdę nieźle, trochę tak w stylu retro, przez to właśnie, że takie bardzo ciemne usta. Bardzo fajne są te pomadki. Troszkę mi się kojarzą z pomadkami z MAC-a. I jeśli chodzi o jakość i kolory, naprawdę bardzo, bardzo fajne. I dodatkowo naprawdę mocno napigmentowane. Dobra, oficjalnie moje usta mają już dość. Czuję, że mnie już pieką od tego ścierania. Kolejna pomadka to będzie Frenemy. O wykończeniu kremowym i jest mocno różowa, także dobieram się już do niej. Bombowy, coś dla Oleśki. Wiecie co? Wiem, że to nie do końca mi pasuje, bo wygląda to dosyć tandetnie. Jestem troszkę opalona, mam jasne włosy. Jeszcze bym je rozpuściła, to już w ogóle. Ale coś mi się w tej pomadce podoba. Coś jest w niej fajnego. Może ten odcień jest fajny. Gdyby była matowa... Kurczę, gdyby była matowa, wiecie co? Tak, od razu sobie ją zmatuję i zobaczę, jak będzie wyglądała matowa. Wezmę sobie Smashbox Instamat i zobaczymy, czy mam dobre przeczucia. No i co, jest lepiej? Jak jest matowa? Nie wiem, napiszcie mi na dole. Myślę, że mimo wszystko oddam ją Oleśce, bo to jest typowo oleśkowy kolor. Coś mi się w niej podoba, może, nie wiem, zęby w niej ładnie wyglądają. Coś mi się w niej podoba, nie jestem w stanie powiedzieć wam co, ale jest ładna. Ale chyba ją i tak oddam Oleśce, bo po prostu Oleśka zasługuje na takie kolory. Zapudrowuję się, bo ścieram sobie podkład tutaj w okolicach ust. Następny kolor to jest EZ, po prostu EZ w wykończeniu kremowym, taki mocny. Pamiętam, że moja babcia kiedyś używała takich mocnych kolorów. I mamy kolor strażackiej czerwieni, takiego pomidora. Teraz już wyszłam zupełnie za kontur ust, ale kolor widzicie dobrze. Niesamowicie ożywia twarz. Nie wiem też do końca, czy mój, bo wpada w pomarańcz. Także napiszcie mi, co sądzicie o EZ Easy. O nie, troszkę żółtsze zęby mi się wydają niż zwykle. Zostały nam jeszcze trzy kolory. Trzymajcie kciuki, żeby były fajne. Sancho w odcieniu metalicznym. No chodź, znowu jakiś burgund, tym razem metaliczny. Znów przydałaby się tu konturówka, ale dobra, już nie będę narzekać. Piękny kolor, znów z cyklu takich, których szukałam przez lata, bo widziałam na reklamach, czyli właśnie połyskująca czerwień i nigdy nie mogłam znaleźć, ale jest piękny, bo myślę, że mi pasuje. Nieskromnie stwierdzam, że mi pasuje i jest naprawdę ładny. Ma piękne wykończenie. Myślałam, że metaliczne nie będą mi pasować, ale to błyszczące mi nie pasują, ani metaliczne. Metaliczne są naprawdę spoko, tym bardziej właśnie takie mocno napigmentowane. Zaraz mi odpadną usta, także jeszcze tylko dwa kolory. Przedostatni to jest Criminal w wykończeniu Comfort Matte i tego wykończenia jeszcze na ustach tutaj nie miałam. To jest mat, który ma pewnie mieć bardziej komfortowe. O, rzeczywiście nakłada się jak masełko, ale miłe. O, super. Takie maty to ja lubię, poszedł po prostu jak masełko i to jest kolor, który lubię. To jest mój typowy blondynkowy, różowy kolor. Zgaszony róż, matowy. Co tu więcej powiedzieć? Moim zdaniem piękny. Mam takich kolorów 1500 w swojej kosmetyczce. Nie nażartuję, ale mam ich naprawdę sporo. I to jest właśnie ten jeden z kolorów, który bardzo lubię. Także to jest Criminal Comfort Matte. Bardzo, bardzo ładny. I zobaczymy, jaki będzie ostatni. I ostatni kolor, który tu mam, to jest Violet w wykończeniu cream. Fiolet. Oj, nie wiem, co to będzie. Obawiam się, że będę wyglądała jak moje kimono, tak? Nie jest źle. Wyglądam trochę trupio, to wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że wyglądam trochę trupio, ale nie jest ten kolor tragiczny. Wczoraj właśnie dziewczyny z Urban Decay mi mówiły, że ich zdaniem fiolet świetnie wygląda do opalenizny. Także nie jest jakoś bardzo źle. Nie jest bardzo dobrze, ale nie jest bardzo źle. Chociaż moim zdaniem lepiej będzie wyglądał u brunetki niż u blondynki. Kochani, to już tyle. Napiszcie mi na dole, co sądzicie, który kolor był najfajniejszy z całej kolekcji. W sensie to nie jest cała kolekcja, to jest tylko 10 kolorów z całych ponad 100. Ja na pewno będę testować też inne kolory. Na pewno będę musiała dziewczyny poprosić o ten Bittersweet, chyba się tak nazywał. Przepiękny, taki też fioletowo-różowy, no cudowny kolor. Myślałam, że mi nie będzie pasował, a naprawdę fajnie wyglądał na mnie.
I tak jak mówię, zobaczcie sobie, są granaty, są szarości, są czernie, takie nietypowe, nietypowe kolory, są jakieś takie przejrzyste, różne, dziwne. Ale te, które mi się trafiły, są naprawdę ładne, także jestem zadowolona. Myślę, że to będą moi nowi ulubieńcy, te pomadki, bo do tej pory używam najczęściej MAC-a, przez to, że właśnie jest taki szeroki wybór, no i te matowe są takie bardzo fajne kolory. A tutaj widzę, że naprawdę jest niezła konkurencja, jeżeli chodzi o te pomadki. Urban Decay wychodzi temu naprzeciw, także wielkie kciuki w górę. Cena mogłaby być troszeczkę niższa, myślę, że jakby to kosztowało... Marzyłabym o cenie 50 zł, ale to nie jest pewnie możliwe. No 60 zł, żeby kosztowała taka pomadka, to pewnie wiele dziewczyn by kupiło. 80 zł to już jest całkiem sporo. Odczucie na ustach jest bardzo fajne napigmentowanie. Oczywiście nie każdy kolor mi pasował, ale nie mają też smaku, za bardzo nie mają też zapachu. Ja się akurat przyzwyczaiłam do tych waniliowych z MAC-a, ale to już wiecie, kwestia preferencji. Ale ogólnie mam bardzo pozytywne wrażenia, także napiszcie, który kolor był najfajniejszy. No i jeżeli lubicie testy, zostawcie mi kciuki do góry. Widzimy się w kolejnym teście, pa pa!